Cześć moi drodzy, witam was ponownie. Dzisiejszym, powiedzmy to, bohaterem tego tutaj, nazwijmy to, krótkiego wykładu będzie Nmap. Chyba każdy z nas gdzieś to już tutaj miał tą okazję poznać Nmapa i dowiedzieć się, czym on jest. Woli ścisłości, to, że jest on zaawansowanym narzędziem do skanowania sieci, to chyba wszyscy już wiemy i to nie jest gdzieś tutaj podważalne. Aczkolwiek, no, wydaje mi się, że nie każdy wie, że Nmap ma naprawdę wiele ukrytych funkcji, powiedzmy tak jak wbudowane skrypty. No i niestety, no powiedzmy w niepowołanych rękach, może naprawdę nieźle tutaj przeskrobać komuś w sieci. O takich fajnych zastosowaniach Nmapa opowiadam w drugiej części mojego kursu, na który oczywiście serdecznie was zapraszam. Link z kodem rabatowym będzie w pierwszym komentarzu filmu. Ale teraz do rzeczy. Zadajmy sobie jedno fajne, proste pytanie. Czy Nmap jest w stanie, albo czy pozwoli nam zakamuflować się w sieci podczas skanowania sieci, czy podczas jakiegoś tam audytu? Oczywiście tak, pozwoli nam. Możemy oczywiście podszyć się zarówno jak i pod dowolny adres IP oraz jak i zarówno pod dowolny adres MAC. W tym krótkim wykładzie skupimy się tutaj, jak wykonać takie skanowanie z wykorzystaniem fałszywego adresu MAC. Co musimy zrobić w pierwszej kolejności? Otóż to, że musimy sprawdzić, jaki adres MAC ma tutaj nasz Kali Linux. Zatem klepniemy polecenie ifconfig i już wiemy, że nasz adres MAC, nawet nie pamiętając całości, kończy się na BC. Co dalej? Powinniśmy sobie zweryfikować, jaki adres IP oraz też oczywiście adres MAC ma nasza podatna wirtualna maszyna Metasploit Table. Już sobie tutaj na drugim oknie sprawdzę, już wam też pokazuję. W mojej sieci lokalnej ma ona końcówkę 1.19, a adres MAC kończy się na A5EF. Ok, to możemy sobie przymknąć. I oczywiście możemy sobie wykonać takie pierwsze standardowe skanowanie, żeby wam pokazać, co chodzi. Użyjemy sobie Nmapa i chcemy oczywiście sprawdzić, tak, tutaj powiedzmy przeskanować tego hosta, tą wirtualną maszynkę pod względem dostępności portu od SSH, czyli portu 22. Tak, czyli piszemy Nmap minus P22, bo pamiętamy, że na porcie 22 pracuje SSH. Piszemy adres IP 192.168.1.19, tak? Teraz jak sobie wykonamy takie skanowanie, to oczywiście tutaj zobaczymy, że wyskoczy nam, no, akurat dwa zapytania, tak? Z protokołu ARP. I widzimy, że są zapytania, kto ma taki, a taki adres IP. I widzimy też, skąd to przychodzi. Dokładnie widać to tutaj w tym miejscu, tak? Źródło i cel. Także widzimy, że nasz Kali gdzieś tam pytał o to, tak? Czyli no już wiemy, że ktoś coś tutaj grzebie w sieci. I co teraz my moglibyśmy zrobić, żeby to ukryć? Otóż jest jeden bardzo fajny przełącznik w Nmapie, który oczywiście nam to umożliwi. Umożliwi nam dokładnie to, że możemy podszyć się pod dowolnego użytkownika naszej sieci, a możemy nawet bezmyślnie jakiś adres MAC sobie wprowadzić. Już wam zobrazuję, o co mi chodzi. Użyjmy sobie strzałki w górę, aby z powrotem przywrócić to polecenie i dodajemy sobie jeden przełącznik o nazwie spoof MAC. Teraz powiedzmy taki bezmyślny adres MAC, dajemy 1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6. Przygotujmy sobie Wiresharka. Tak. Dajmy Enter. Zatrzymajmy. I już widzimy, że adres MAC całkowicie się zmienił. Także moi drodzy, Nmap jest naprawdę przekozackim narzędziem. Pozwala na wiele fajnych możliwości. A niestety, no wierzcie mi, że w niepowołanych rękach naprawdę może nieźle napsodzi. No i oczywiście, co najważniejsze, w logach, tutaj w Wiresharku, nie widać tego naszego prawdziwego adresu MAC. Także jakby nie patrzeć, poniekąd uzyskaliśmy tutaj troszkę na anonimowości, co też jest, no, w tym przypadku dla nas istotne. No i oczywiście, jak widzimy, udało nam się z powodzeniem podszyć się pod jakikolwiek inny adres MAC. Oczywiście to samo można zrobić z adresem IP. Także to też bez problemu zadziała. Także to by było na tyle.
Ja Was oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w kursie. Kursów są trzy części. Do każdego jest kod rabatowy. Co miesiąc jest nowy. I to by było chyba na tyle w tym wykładzie. Także dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.